Hejka kochani! Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam historię fascynującej i jednej z najwybitniejszych architektów z naszych czasów, Zaha Hadid. Jej niezwykłe dzieła, pełne futurystycznych kształtów i niezwykłej innowacyjności, wciąż zachwycają i inspirują architektów na całym świecie. Przygotujcie się na podróż przez życie tej niezwykłej artystki. Zaha Hadid urodziła się w 1950 roku w Bagdadzie w Iraku. Już jako dziecko wykazywała ogromne zainteresowanie sztuką i matematyką, co miało ogromny wpływ na jej późniejszą karierę. Studiowała w renomowanych uczelniach, takich jak Architectural Association School of Architecture w Londynie, gdzie później również prowadziła wykłady. Jej twórczość była rewolucyjna i unikalna. Zaha Hadid często określano mianem architektki z krzywymi liniami. Jej projekty charakteryzowały się dynamicznymi formami, płynnymi kształtami, innowacyjnym podejściem do przestrzeni. Jej prace były inspiracją dla wielu architektów i innych artystów na całym świecie. Zaha Hadid była jednym z najważniejszych przedstawicieli ruchu architektury parametrycznej, który charakteryzuje się wykorzystaniem zaawansowanych technologii komputerowych do projektowania dynamicznych form. Jej prace były niezwykle innowacyjne i często porównywalne do sztuki abstrakcyjnej. Budowle Zahy Hadid wyróżniały się kilkoma charakterystycznymi cechami. Po pierwsze, często posiadały dynamiczne, organiczne formy, które sprawiały wrażenie płynących i elastycznych. Jej budynki często przypominały fale i łuki lub poruszające się struktury. Była znana z wykorzystywania krzywizn, skomplikowanych linii i niekonwencjonalnych kształtów. Kolejną charakterystyczną cechą jej budowli była ekspresja ruchu i dynamiki. Jej projekty wywoływały wrażenie, jakby były w ciągłym ruchu i zmianie. Przestrzenie wewnątrz budynków były często płynne i przepływowe, co stwarzało niezwykłe doświadczenie dla użytkowników. Początkowo jej projekty pozostawały na papierze, a jej pierwszym zrealizowanym budynkiem był Vitra Fire Station w Niemczech, który został ukończony w 1993 roku. Od tego momentu jej kariera nabrała rozpędu, a projekty Zahy Hadid zaczęły powstawać na całym świecie. Zaha była w ogóle jedną z niewielu kobiet, które osiągnęły ogromny sukces w dziedzinie architektury. Jej kariera była pełna wyzwań, zwłaszcza w męsko dominowanej branży architektonicznej. Jednak jej talent, determinacja i niezłomna wizja pozwoliły jej przełamać bariery i zdobyć uznanie jako jedna z najwybitniejszych architektów naszych czasów. Zaha zmarła w 2016 roku, ale jej dziedzictwo wciąż trwa, a jej wpływ na architekturę jest niezapomniany. Pierwszym budynkiem jest wspomniane wcześniej Vitra Fire Station. Jest to jeden z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych projektów Zachy. Zaprojektowany i zrealizowany w 1993 roku. Miał na celu stworzenie funkcjonalnej strażnicy pożarnej, która jednocześnie miała mieć charakter artystyczny i innowacyjny. Budynek miał być nie tylko praktycznym miejscem pracy dla strażaków, ale również eksperymentalną strukturą, która odzwierciedlała twórczość wizji Zahy Hadid. Charakterystyczną cechą tego projektu jest dynamiczna i nietypowa forma budynku. Zaha stworzyła budynek, który wydaje się być w ruchu i wzbijać się w powietrze. Skomplikowane linie i geometryczne kształty nadają mu wyjątkową ekspresję i energię. Vitra Fire Station składa się z kilku połączonych brył, które tworzą dynamiczną kompozycję. Budynek został zaprojektowany jako jednoprzestrzenne wnętrze, które sprzyja współpracy i komunikacji między strażakami. Wnętrze jest jasne i otwarte, z dużymi oknami i przeszkleniami, co pozwala na swobodny przepływ światła i tworzy niezwykłe efekty odbicia. Jeden z najsilniejszych punktów tego projektu to wykorzystanie kontrastu między bryłą a budynkiem i jego otoczeniem. Vitra Fire Station jest umieszczona na niewielkiej trójkątnej działce i wyróżnia się spośród tradycyjnych budynków strażnicy pożarnej w okolicy. Vitra Fire Station stała się symbolem postmodernizmu i eksperymentalnej architektury lat 90. Dzięki temu projektowi Zaha Hadid zdobyła międzynarodowe uznanie i rozpoczęła swoją drogę na czele światowej sceny architektonicznej. Budynek nadal pełni swoją pierwotną funkcję strażnicy pożarnej, ale równocześnie jest doceniany jako ważne dzieło architektury współczesnej. Vitra Fire Station jest często odwiedzana przez miłośników architektury i stała się atrakcją turystyczną dla osób zainteresowanych.
zainteresowanych twórczością Zachy. Następnym przykładem jest London Aquatics Center. Jest to kolejny znaczący projekt Zachy. Budynek ten został zaprojektowany na potrzeby letnich igrzysk olimpijskich w 2012 roku, które odbyły się w Londynie. Centrum to kompleks sportowy, który składa się z dwóch basenów olimpijskich oraz jednego basenu do skoków. Projekt ten przyciąga uwagę swoją dynamiczną i łagodną formą, która nawiązuje do fal i ruchu wody. Budynek został zaprojektowany tak, aby symbolizować energię i dynamikę sportu. Jedną z charakterystycznych cech tego projektu jest wykorzystanie nowoczesnych technologii i innowacyjnych materiałów. Zacha i jej zespół opracowali zaawansowane systemy konstrukcyjne i inżynieryjne, które umożliwiły stworzenie unikalnej struktury. Duże przeszklenia zapewniają dużo naturalnego światła, a ich dynamiczna forma tworzy niezwykłe odbicia i grę świateł. Wnętrze London Aquatics Center zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalne warunki dla sportowców, a także widzów. Przestrzeń jest przemyślana pod kątem ergonomii i funkcjonalności. Zacha dążyła do stworzenia otwartych, przestronnych i przyjaznych przestrzeni, które sprzyjają sportowej wydajności. Centrum Aquatics w Londynie jest przykładem na to, jak twórczość Zachy Hadid łączy sztukę, architekturę i sport, tworząc budynki, które inspirują i zachwycają zarówno wizualnie, jak i funkcjonalnie. Heydar Aliyev Center to jedno z bardziej wpływowych dzieł Zachy Hadid. Ten monumentalny budynek znajduje się w Baku, stolicy Azerbejdżanu i jest poświęcony pamięci Heydara Aliyeva, byłego prezydenta kraju. Projekt ten został ukończony w 2012 roku i od razu stał się ikoną nowoczesnej architektury. Jego charakterystyczna cecha to płynne, faliste linie i dynamiczne formy, które sprawiają wrażenie, że budynek jest w ruchu. Budynek został zaprojektowany jako wielofunkcyjny kompleks obejmujący sale koncertowe, galerie sztuki, przestrzenie wystawiennicze oraz miejsca do organizowania różnych wydarzeń kulturalnych. Heydar Aliyev Center jest znany z organizowania wystaw sztuki, koncertów, konferencji i innych ważnych wydarzeń kulturalnych. Jednym z najbardziej imponujących elementów projektu jest ogromna przeszklona kopuła, która pokrywa centralną część budynku. Ta innowacyjna konstrukcja pozwala na maksymalne wykorzystanie naturalnego światła i tworzy efektowne odbicia świetlne. Wnętrze Heydar Aliyev Center są przestronne i elastyczne, zapewniając możliwość dostosowania przestrzeni do różnorodnych potrzeb. Zacha dążyła do stworzenia otwartych i harmonijnych przestrzeni, które sprzyjają spotkaniom i wymianie kulturalnej. Heydar Aliyev Center to kolejne potwierdzenie kreatywności i wizjonerskiego podejścia Zachy do architektury. Jej projekt integruje funkcjonalność, estetykę i innowacje, tworząc wyjątkową przestrzeń, która przyciąga uwagę, inspiruje zarówno lokalną społeczność, jak i międzynarodową publiczność. Maxi jest to Narodowe Muzeum Sztuki XXI wieku. Znajduje się w Rzymie we Włoszech i jest jednym z bardziej znanych projektów Zachy. Muzeum to zostało otwarte w 2010 roku i jest dedykowane sztuce i architekturze XXI wieku. Projekt Maxi charakteryzuje się niekonwencjonalną formą i innowacyjnym podejściem do przestrzeni muzealnej. Budynek jest kompozycją dynamicznych i zakrzywionych linii, które tworzą płynne i organiczne kształty. Konstrukcja wydaje się niemal płynąć i układać się w różne warstwy. Budynek składa się z dwóch głównych części. Maxi Arte, dedykowanej sztuce współczesnej, oraz Maxi Architektura, poświęconej architekturze. Obie części są ze sobą harmonijne, połączone, tworząc kompleksowe i interaktywne środowisko dla zwiedzających. Wnętrza Maxi są przestronne i elastyczne, zapewniając różne sposoby prezentacji i ekspozycji dzieł sztuki. Korytarze i przestrzenie wystawiennicze są zaprojektowane w sposób, który zachęca do eksploracji i odkrywania. Naturalne światło jest starannie wykorzystywane dzięki dużej ilości przeszkleń, aby wpuszczać światło do wnętrz i tworzyć interesujące efekty wizualne. Projekt Maxi przyczynił się do ugruntowania pozycji Zachy jako jednej z najważniejszych i najbardziej wpływowych architektów XXI wieku. Jej wizjonerskie podejście do projektowania przestrzeni kulturalnych zainspirowało wiele innych twórców i pozostaje trwałym dziedzictwem w świecie architektury. Guangzhou Opera House to jedno z osiągnięć Zachy Hadid, które znajduje się w Kantonie w Chinach. Ten imponujący budynek, ukończony w 2010 roku, stał się nową ikoną architektury i kultury w regionie. Projekt ten został zaprojektowany jako kompleks teatralny, który ma służyć różnorodnym formom sztuki, w tym operze, baletowi, teatrowi i koncertom. Budynek reprezentuje połączenie elegancji, harmonii i nowatorskiego designu. Charakterystyczną cechą tego projektu jest dynamiczna i organiczna forma, która przypomina falę lub skorupę muszli. Budowa
budowla wydaje się płynąć w przestrzeni, tworząc efektowną kompozycję. Zaha w swoim projekcie zastosowała zaawansowane technologie, aby stworzyć płynne i zakrzywione linie, które wpisują się w otaczający krajobraz. Guangzhou Opera House składa się z dwóch głównych części – teatru operowego i teatru drugiego, które łączą się harmonijnie. Wnętrza budynku są przestronne i eleganckie, zapewniając doskonałe warunki akustyczne i wizualne dla widzów oraz artystów. Innowacyjne podejście Zachy do projektowania przestrzeni teatralnej polegało na uwzględnianiu interakcji między budynkiem a otaczającym go środowiskiem. Budynek został tak zaprojektowany, aby tworzyć płynne połączenia z okolicznymi ulicami i placami, zachęcając do interakcji z publicznością i mieszkańcami. Zaha Hadid miała ogromny wpływ na świat architektury swoją twórczością. Jej projekty były nie tylko estetyczne, zachwycające, ale także funkcjonalne i innowacyjne. Wykorzystywała nowoczesne materiały i technologie, aby tworzyć przyszłościowe budynki, które wpisywały się w zmieniający się krajobraz architektoniczny. Jej osiągnięcia zostały docenione poprzez liczne nagrody, w tym nagrodę Pritzkera, którą otrzymała w 2004 roku i złoty medal Royal Institute of British Architects. Zaha zmarła w 2016 roku, ale jej dziedzictwo wciąż trwa, a jej wpływ na architekturę jest niezapomniany. Dzięki wielkie kochanie, że byliście ze mną dzisiaj. Mam nadzieję, że teraz łatwiej Wam będzie rozpoznać dzieła Zachy. Jeśli macie swój ulubiony projekt Zachy, koniecznie podzielcie się w komentarzach. Jesteśmy ciekawi Waszego zdania. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki wielkie za to, że jesteś z nami. Zachęcam Cię bardzo serdecznie do naszej szkoły rysunku SILART. Jeśli chcesz być na bieżąco i nie przegapić kolejnych filmów, koniecznie daj lajka i zasubskrybuj nasz kanał. Warto też śledzić nasze media społecznościowe. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie, a także na TikToku. Dzięki wielkie i do zobaczenia.